Cześć, dzień dobry. Moje oprowadzanie po Gnieźnie postanowiłam zacząć od jednego z parków, który znajduje się obok dworca. O, tam jest dworzec. Dlatego, że być może niektórzy z Was dotrą do Gniezna właśnie pociągiem i zaraz obok dworca, kawałek tam, znajdują się rowery miejskie i stamtąd możecie je zabrać. I uwaga, pierwsze pół godziny jest za darmo, więc możecie jeździć po całym mieście za 30 minut za darmo, potem już są naliczane jakieś opłaty. Ale nawet przez te pół godziny da się sporo zobaczyć. Ale oprócz tego, że da się coś zobaczyć na rowerze, to zobaczcie, sam ten park jest cudowny, żeby sobie posiedzieć, odpocząć i przygotować się do podróży. Jeszcze nagrywam telefonem, ale zaraz przerzucę się na taki sprzęt. Pierwszy raz go będę używała i łączyła z telefonem, więc mam nadzieję, że wszystko się uda. Jak nie, no to będę dzwoniła po mężę. Ale mam nadzieję, że uda się bez tego. Mam też całą listę miejsc, które chcę z Wami zobaczyć. No to ruszamy. Obok Parku Kościuszki znajduje się Park Ryszarda Kaczorowskiego. Tu jest nieco głośniej, bo jesteśmy bliżej dworca, natomiast to, co chciałam Wam pokazać, to ten oto pomnik, jeden z pomników. Tutaj akurat mamy króla Przemysła II i takich pomników w Gnieźnie jest, takich królów jest kilku, a także jest kilka królików i to jest naprawdę fajna przygoda, żeby pojeździć po Gnieźnie i za pomocą specjalnej aplikacji pozbierać, poszukać i pozbierać wszystkich królów i wszystkie króliki. Byliśmy na dworcu od przodu, a teraz jesteśmy poniekąd od tyłu i tutaj mamy cały teren parowozowni, który także w określonych dniach, w określonych godzinach można sobie pozwiedzać, ale nawet sam tutaj ten teren, który na wiosnę coraz bardziej robi się zielony, jest super moim zdaniem. Jestem właśnie przed samym wejściem do parowozowni. Jak widać, dzisiaj jest nieczynne, ale tutaj mamy rozpiskę i na tej rozpisce jest napisane, że w ten długi weekend majowy, 1-3 maja, jest otwarte, więc musicie wejść na ich Facebooka, Parowozownia Gniezno i wtedy jak najbardziej możecie tutaj się dostać, bo jest trochę zwiedzania i jest naprawdę ciekawie. Kolejnym super miejsc w Gnieźnie jest kolejny park do odpoczynku. Tak jak widzicie, tutaj są takie leżaki, tam są takie hamaki i to wszystko dzieje się nad Wenecją, nad jeziorem Wenecja, nad jeziorem Jelonek, bo zapewnie jacyś gnieźnianie mnie tutaj poprawią. Co prawda, obecnie wszystko jest tutaj w remoncie, czy jakby większa część, ale to tylko znaczy, że po prostu będzie jeszcze piękniej i jeszcze fajniej będzie można tutaj odpoczywać. Oprócz parku na Wenecji znajduje się tu jeszcze wspaniałe, kulturalne, twórcze, społeczne i wszelakie miejsce, czyli Latarnia na Wenei. Jak widzicie, dzisiaj także zamknięta, ale to nie znaczy, że nie będzie otwarta, ponieważ już niedługo nowy sezon i na pewno mnóstwo ciekawych, kulturalnych, cudownych akcji, więc już teraz Was zapraszam. Nadal jesteśmy w parku na Wenecji, ale kawałeczek dalej. Tam zostawiłam sobie rower, co i Wam polecam. A tutaj już idę. Zobaczcie, kolejne tutaj gry takie. Super zrobione dla dzieciaków.
A tutaj też jest królik, bo wspominałam o królach, ale jest i on, jest też królik. I także te właśnie króliki można szukać, można kolekcjonować w specjalnej aplikacji. Oczywiście zwiedzanie Gniezna nie może się obyć bez zwiedzania tej oto gnieźnieńskiej katedry, która sama w sobie jako budowla jest piękna. Ma kilka ciekawych zabytków wewnątrz do zaoferowania. Ale nie, ja nie będę dzisiaj mówić o katedrze, ja Wam tylko pokazuję pewne miejsca, a Wy je potem możecie eksplorować sami. Od katedry jedziemy ulicą Tłumską do góry, na rynek w Gnieźnie, który na szczęście coraz bardziej staje się rynkiem zielonym, a nie betonowym. A na rynku, co będziemy robić? Już za chwilę. Wiecie co? Jadąc Tłumską na rynek, trochę się zmęczyłam i postanowiłam wstąpić w jedno miejsce. Cud Cafe, specjaliści od kawy. Zaraz Wam pokażę, co to jest za super miejsce. No to miejsce zdecydowanie nie jest nieczynne, tylko jest full wypełnione gośćmi, ale także przepysznymi ciastami, super kawą. I zobaczcie, tutaj też możemy. Oprócz tego, że usiąść w środku, także zobaczcie, jakie cudowne tutaj są przestrzenie, żeby odpocząć, żeby wychillować i zjeść oprócz ciast także pyszne śniadania. Jesteśmy na rynku, trochę od innej strony, od strony kościoła ojców Franciszkanów. I tutaj, będąc na tym rynku, za chwilkę pójdę tam, pokazać Wam jeszcze jedno cudowne miejsce do jedzenia. Oczywiście miejsc na rynku, gdzie można zjeść dobre rzeczy, jest mnóstwo. Natomiast oprowadzam Was ja. Ja mam kilka swoich ulubionych. O, tutaj się coś buduje, a dokładnie ogródek tu się buduje. Też super miejsca, White Taste Restaurant. Natomiast ja bym chciała Was zabrać tam do pizzerii retro nowej. Dotarłam do mojego ulubionego miejsca, gdzie zajadamy się przepyszną pizzą i już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mają, zobaczcie, taki cudowny ogródek. Już wreszcie jest ciepło, więc może tutaj być, ale także wnętrza są niecodzienne. Zobaczcie, jakie tutaj super przestrzenie. O, widzicie, super, wszyscy tutaj uśmiechnięci. O, i oprócz pizzy są też różne inne smakowitości, deserki. No i tutaj klasyczna beza, którą także tutaj możecie sobie zjeść. Idę dalej i tu kolejna podpowiedź dla Was, że na rynku także jest oczywiście ten stojak, to miejsce dla rowerów. Tutaj jest reklama Nocy Muzeów w Gnieźnie, już 14 maja. A tutaj, o, musimy uważać. Podobno ma tu kiedyś być taki deptak cały, że nie trzeba się będzie przejmować tymi samochodami. A teraz wchodzimy tutaj na ulicę Chrobrego, na deptak, na którym też widzicie jest mnóstwo różnych miejsc z pysznym jedzeniem i różnymi innymi ciekawostkami do picia. I żeby nie było, że tylko picie, jedzenie. Tutaj mamy ratusz, stary ratusz w Gnieźnie. Tam mamy kolejnego króla. Tutaj zobaczcie, jest informacja turystyczna, więc wszystkie informacje, które będziecie chcieli znaleźć o Gnieźnie, właśnie tutaj się znajdują. Ale ja Wam chcę jeszcze pokazać coś, bo stary ratusz i także tu się znajduje dom powstańca wielkopolskiego. Ma taki cudowny tutaj dziedziniec. Chyba nie wejdę z tym rowerem i z kamerą. O, udało się.
ma taki cudowny dziedziniec, na którym dzieją się przeróżne kulturalne wydarzenia. Pozwolę sobie tutaj postawić rower. Zobaczcie, jak to cudownie wygląda. O! Tutaj znów można chwilkę sobie odsapnąć, ale także można się rozejrzeć właśnie w ofercie Starego Ratusza, Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, bo cały maj jest mnóstwo ciekawostek, które się tu dzieją. I mamy kolejnego królika znalezionego na trasie. Ja wiem, miało już nie być o jedzeniu, ale będzie jeszcze. Przepraszam, bo jeszcze jedno cudowne miejsce, o którym zapomniałam, to właśnie ten budynek, taki niepozorny, ale w środku znajduje się dobry browar, nasz gnieźnieński, rzemieślniczy, kraftowy browar. I zobaczcie, sam ten budynek, tak jak mówiłam, z zewnątrz niepozorny, ale w środku, zobaczcie, witają nas tutaj na wstępie kadzie ważelne, w których przypuszczam, że coś się dzieje, na pewno teraz. Tutaj całe miejsce. Niech was nie zdziwi to, że jest tak pusto, bo jestem chwilę po otwarciu. I zobaczcie, tutaj tak to wygląda na dole, a jest jeszcze góra. Tak jak mówiłam, jestem chwilę po otwarciu, więc ciemno tu jest i nie jest to obecnie czynne, ale wrzucałam już coś tutaj w zeszłym tygodniu z koncertu. Tutaj w tym miejscu był koncert i tak wygląda ta cała sala, więc też jest bardzo fajnie i klimatycznie. Oprócz piwa kraftowego, tutaj tego naszego gnieźnieńskiego, możecie też zjeść przepyszne burgery, no i moje ulubione frytki z batatów. Jednym z ostatnich miejsc, jakie wam pokażę, będzie to jezioro Winiary. Tutaj, mimo że przy jeziorze jest trochę głośno, bo zobaczcie, jestem pod wiaduktem, więc na górze się sporo dzieje. Tam jest trasa Bydgoszcz-Poznań, albo nawet jeszcze dalej. Natomiast tu, o tutaj, mamy piękne jezioro, które postaram wam się za chwilę pokazać. Kiedy trochę wjedziemy w ten teren tutaj jeziora na łazienkach, jak to się tutaj mówi w Gnieźnie, możecie zostawić sobie swój rower i poodpoczywać sobie na ławce. Albo zobaczcie, jest tutaj taka piękna plaża i można odpocząć, można sobie posiedzieć. Zazwyczaj, kiedy jest sezon, jest tutaj mnóstwo ludzi, natomiast teraz cisza, spokój i można tylko posłuchać natury. I tutaj, na łazienkach w Gnieźnie, powoli będę kończyć ten nasz spacer, który odbyliśmy wspólnie po moim mieście, po Gnieźnie. Jeszcze możecie spojrzeć tutaj na jezioro, jak to wspaniale wygląda. Tutaj są takie przeszkody do Wake Parku, który bardzo prężnie działa w wakacje, ale nawet już szybciej. A tutaj po tej stronie mamy osiedle i to nie jedno, kilka osiedli. A stamtąd przyjechałam i tam jest centrum miasta. Dziękuję wam bardzo, że byliście razem ze mną i mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam!